Dzień dobry, kochani. Widzicie to ogromne pudło? Tak, Home and You. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym filmie z cyklu Home Decor Haul. Tak, dzisiaj będzie Home and You. Będą to rzeczy z bardzo fajnej promocji. Minus 90% na drugi tańszy produkt. Będą to głównie rzeczy czarne. Być może Was to nie zaskoczy, być może Was to zaskoczy, ale moi drodzy, wiecie, że kocham czarny i wiecie, że mnóstwo czerni u mnie w mieszkaniu jest, tak więc nie mogłam, że tak powiem, odmówić sobie tego, a poza tym, jak już kompletuję sobie naczynia, to chcę, żeby to wszystko było z jednej kolekcji, a nie, wiecie, tak z różnej parafii, to tak filiżanka z tego, talerzyk z tamtego. Musimy to wszystko ujednolicić. Tak więc, moi drodzy, paczka jest. Was oczywiście zapraszam do oglądania. Zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do picia, do jedzenia, jeśli macie ochotę. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku i to, co zawsze powtarzam, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie ślad po sobie w postaci komentarza. A my co? Zaczynamy! Tak, moi drodzy, mam tutaj paragon, więc ściąga będzie. Nie przedłużam, zacznę od pierwszego produktu, który nie był w tej promocji, natomiast nie jest to czarny przedmiot, tylko kupiłam sobie kolejny taki kubek z tą złotą lamówką do kompletu, bo jeden mam, on kosztuje 21 zł, a brakowało mi dosłownie chyba właśnie 21 zł do tego, żebym miała darmowy transport, więc korzystałam jak najbardziej z tego. I powiem Wam, że no niestety nie można go mieć w zmywarce, co jest dla mnie może nie bolączką, ale jednak wolę Wam, powiem Wam szczerze, wolę jednak, jak te wszystkie naczynia wkładam do zmywarki, tam jest odpowiednia temperatura, poza tym ja w tym czasie mogę się zająć na przykład nagrywaniem dla Was. Ale dobrze, kubeczek 21 zł, nie pamiętam, jak się nazywa ta seria. Kubek się nazywa Arany, cokolwiek by to nie oznaczało, ale jest po prostu piękny. I teraz już oczywiście będą same czarne rzeczy. I zaczniemy sobie od jednego, od pierwszego produktu, a mianowicie od takiej przepięknej cukiernicy. Wiecie na pewno, albo pamiętacie, ostatnio w filmie Home Decor Haul pokazywałam Wam przepiękny czajnik z takim podgrzewaczem właśnie z tej serii Diamond i powiem Wam, że on jest przepiękny, po prostu jest przepiękny. Ja go oczywiście bez tutaj góry normalnie prałam, bo ma tutaj elementy srebrne i boję się, że w zmywarce może się po prostu coś takiego wydarzyć, że mi zejdzie, po prostu, że mi zejdzie ten kolor, a nie chciałabym. Tutaj mamy taki przepiękny, taki jakby diamencik właśnie, dlatego to jest seria diamentowa. No i stwierdziłam, że jeżeli już mam ten czajnik z podgrzewaczem, no to do tego musi wjechać reszta z całej kolekcji, czyli tutaj mam cukiernicę i ona w standardowej cenie kosztowała 39 zł. Natomiast mówię, nie sugerujcie się tą ceną, dlatego że ja miałam ten rabat minus 90% na drugi produkt i to była chyba jedna z tańszych rzeczy, a tych rzeczy miałam 4, także żebym mogła mieć naliczony właśnie rabat minus 90%, to postanowiłam, że skompletuję sobie tych parę rzeczy, ale cukiernica jest piękna, po prostu jest piękna. Drugi produkt, również ta sama seria, to jest taki pojemnik. Pojemnik na przykład na jakieś cukierki, bądź też na orzechy, na cokolwiek. Nawet gdybym się już bardzo uparła, tutaj też mogę przechowywać na przykład jakieś ciastka, herbatniki, cokolwiek i to też będzie łatwo współgrało razem z tą cukiernicą i razem z tym moim dzbankiem z podgrzewaczem. Powiem Wam tak, cena tego to 45 zł i powiem Wam, że dziwię się, że te rzeczy są tak drogie, kurczę. Ja za taki słoik na pewno dałabym 30 zł, ale 45, czyli te 10 zł więcej, no nie wiem, dobrze, nie oceniam, widocznie sklep tak to wszystko wycenia i ma ku temu powody, natomiast to był chyba też jeden produkt, który był właśnie w tej niższej cenie.
Dlatego postanowiłam, że jak najbardziej sobie wezmę go i będę już, tak jak powiedziałam, kompletowała. Był jeszcze jeden taki pojemnik wyższy, on był chyba za 55 zł, tak mi się wydaje, czy za 60, już nie pamiętam, ale stwierdziłam, że taki duży na razie mi jest niepotrzebny. Być może jeszcze się na niego skuszę, jak będzie taka fajna promocja na chwilę obecną. Chciałam przede wszystkim kupić te mniejsze pojemniki, no i tą cukiernicę, żeby to było już praktyczne, a cieszę się, że już Wam je pokazuję, bo będę mogła sobie już to wszystko umyć i zaaranżować i przede wszystkim używać, korzystać z tego, bo przecież po to to kupiłam, prawda? Kolejna rzecz, i to już ostatnia rzecz z tej serii Diamond, jest przepiękna patera. Spójrzcie, czyż ona nie jest piękna? No tutaj można położyć wszystko, tutaj można użyć tej patery nie tylko do serwowania czegoś słodkiego, ale na przykład do takiej kolacji można tutaj położyć, ale wiecie, zrobić taką deskę serów, już pokrojone gotowe sery, jakieś krakersy, na to oliwki, no pięknie, pięknie zaaranżować tą paterę z jakimiś owocami, no przecież pomysłów ja mam mnóstwo, jak wiecie. Mam nadzieję, że w niejednej stylizacji mojego mieszkania, mojego stołu przede wszystkim zobaczycie ją w roli głównej i powiem Wam tak, cena to jest 109 zł. No niestety, jej również nie będę myła zmywarce, a szkoda, bo tutaj właśnie to są te elementy, o muszę nawet przekręcić, widzę, bo mi się trochę rusza. O! Ale nie ma problemu, nawet na opartego, jak bardzo bym chciała, to te elementy zawsze możemy sobie, wiecie, bo tutaj mamy, nie wiem czy widzicie, o, tutaj mamy normalnie możliwość odkręcenia tego, włożenia do zmywarki. Zastanowię się, być może za pierwszym razem tak zrobię, natomiast już kolejne razy to już będę w inny sposób je myła. Zobaczymy. Ja muszę zobaczyć, wiecie, przetestować, co mi będzie łatwiej, co mi będzie prościej, a być może rzeczywiście samo odkręcenie to jest też, wiecie, sekunda, a jednak będę miała to porządnie umyte i no, zobaczymy. W każdym razie na chwilę obecną jestem z tej całej serii, którą obecnie posiadam, jestem naprawdę z niej zadowolona. I to był jeden też z takich droższych produktów, bo ta promocja obejmowała też rzeczy, które właśnie miały napis promocja i musiało zamówienie być chyba za minimum 200 zł, chyba coś takiego. Dobrze, kochani, także to jest już ostatnia rzecz z tej serii i mam jeszcze jedną rzecz, którą Wam bardzo chętnie będę chciała pokazać, a jest nią pościel. Przepiękna, czarna pościel. Tak, tak, wiem, ostatnio Wam też pokazywałam czarną pościel, ale powiem Wam szczerze, że ja teraz naprawdę robię ogromne, ogromne czystki, porządki, wszystko segreguję, co jest już mocno sprane, co jest już naprawdę rzeczą do wyrzucenia, to po prostu to wyrzucam, nie mam sentymentów. Jeżeli czuję, że tego nie korzystam, nie używam tego i to już mi w ogóle nie pasuje, to albo komuś po prostu oddaję, albo sprzedaję na Vinted, jeżeli to jest, mówię, dobry stan, a mnie gdzieś tam kolorystycznie już po prostu nie odpowiada, czy na przykład na OLX, bo też z tym nie mam problemu, też kilka fajnych obrusów mi teraz poszło, więc się cieszę, bo dałam im drugie życie, a przynajmniej ktoś też mógł z tego skorzystać. Dobrze, ale wracając do pościeli, powiem Wam, że jest cudowna. To jest pościel 200×220. Przód jest w 100% z poliestru, natomiast tył jest 50% bawełna i 50% poliester. Co mnie niestety, wiecie, jakoś tak no nie powala, bo jednak ja myślałam, że te pościele z Home & Blue będą troszkę lepszej jakości. Natomiast powiem Wam tak, jak dotyka się te pościele, one są naprawdę fajne. One są takie, to nie są sztywne pościele, to są pościele, które jakbym nie wiedziała, że to jest Home & Blue, to nawet bym powiedziała, że to jest jakaś taka specjalistyczna marka, która produkuje właśnie takie pościele, bo one są super. I to, co zawsze też sobie powtarzamy, poliester poliestrowi nie jest równy, a tutaj mamy naprawdę fajną jakość i ona kosztowała 249 zł. Na przebitkach wszystko będziecie widzieli, więc tutaj jakby też nie chcę
Wam tego z bliska pokazywać, bo wszystko zobaczycie na pewno w takim przybliżeniu, z dokładnością. Będę starała się użyć też dobrego światła, żebyście wszystkie detale mogli zauważyć. I tak, moi drodzy, cały odtak, cały film zakupowy. Ja wiem, że ostatnio trochę u mnie tych zakupów się pojawiło, ale jak widzicie, są to rzeczy, które naprawdę kompletuję sobie. To, co Wam powiedziałam na samym początku tego filmu, staram się rzeczywiście, żeby teraz te rzeczy, które mam wyselekcjonowane, żeby to były już takie seryjne, zestawa to zestawa, a nie, wiecie, 50 różnych talerzyków. Z kubkami nie przesadzałabym, powiem Wam szczerze, że kubek to jest kubek i kubek może być jeden i on może się różnić od 50, które na przykład mam u siebie w mieszkaniu. Ja aż tylu nie mam i powiem Wam, że naprawdę ostatnio tyle mi się fajnych kubków podoba, czy to w Pepco, czy właśnie w Homediu, ale no właśnie, ograniczam się do bardzo takich ponadczasowych, klasycznych modeli. I tyle, moi drodzy. Dajcie mi koniecznie znak, czy Wy z tej promocji minus 90%, czy na przykład z promocji 10 zł na drugi produkt, tańszy produkt, skorzystaliście. Ja czekam właśnie na tę promocję, że 10 zł na drugi, tańszy produkt, bo jeżeli coś naprawdę fajnego jest, to warto z tego skorzystać. Ja wiem, że niektórzy oczywiście minimalizm, że nie kupują, że mają jakby zakazane przez siebie i nie chcą jakby otaczać się jakimiś jakąś wielką ilością przedmiotów. Ja jestem taką osobą, zawsze Wam o tym mówiłam, ja lubię otaczać się pięknymi rzeczami, lubię te rzeczy mieć, ja je używam, to nie są rzeczy, które u mnie zalegają w szafach. Jeżeli wiem, że coś zalega mi w szafach, ja to po prostu sprzedaję albo po prostu oddaję. Natomiast nie ma czegoś takiego, że ja kupuję te rzeczy, wszystkie chowam do szaf i nie ma, nie widzą w ogóle światła dziennego. Nic z tych rzeczy. Dla mnie to jest głupota kupować rzeczy tylko po to, żeby je kupować i żeby tylko je mieć. Nie. One mają mi służyć, po to robię taki zakup. Dobrze, kochani, piszcie na dole w komentarzu, która rzecz Wam się z tych, które ja kupiłam, podoba. Dajcie mi też znak, czy wolicie właśnie Homediu, czy może macie preferencje odnośnie innego sklepu. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, uwielbiam czytać te Wasze podpowiedzi, bądź też Wasze sugestie, Wasze opinie na temat różnych sklepów. A tymczasem, moi drodzy, dziękuję Wam pięknie, przytulam Was jak zawsze bardzo mocno. No i co? Do następnego. Ciao!